się urodziłem 11 listopada 1918 roku. Jakby się urodził jeden dzień przedtem, to by się urodził w Rosji. A w ten dzień, co ja się urodziłem, to się urodziłem w Polsce. Także tak, i żyłem w Polsce dość biedno. Ja mieszkałem na tą ulicę, która się nazywała Kupiecka. Tutaj jest na mapie. A później się nazywała ulica Rabina Mezelsa. To była mała uliczka między Zamenhofem i Nalewkami. Ta ulica miała 18 numerów, tylko 3 numery te, z drugiej strony nie było domów, dlatego że tam była martwa ściana, bez okien, bez sklepów. I tam myśmy grali w szmatówkę. Przecież piłki się nie miało. To się grało się w szmatówkę. I tam przychodzili, tam się spotykali te różne organizacje dziecięce. To był taki pokpunk, gdzie się spotykali. Tak, ja widziałem grupę skifistów, to skifiści, to ta dziewczyna, która prowadziła tą grupę, to chcesz cześć być skifistą, dlaczego nie? I zaprosiła mnie. I tam w piątek wieczór były, zawsze pokazali filmy Chaplina. I w sobotę były spotkania i omawiało się o sprawach, jak trzeba zrobić ten świat, żeby wszyscy byli szczęśliwi i bogaci. Dlatego, że wszyscy byli wtedy nieszczęśliwi i biedni. Mój ojciec był szewcem i on miał sklep. I nad tym sklepem była galeria, to tam się spało. A oprócz tego była duża kuchnia, że tam te drugie dzieci spały. A był taki pokój, który u nas był pokojem, a tam na górze była wanna. To w tym pokoju nie było okna. Także całą moją młodzież spałam w pokoju, gdzie nie było okna. Na tej ulicy mieszkał wujek Szulemasza. Jak Szulemasz przyjeżdżał do Warszawy z żoną, z Madzią, to oni szli od swego wujka. Jak zaczęli na Zamenhofa, jak zaczęli widzieć, że Szulemasz idzie, to z tyłu kobiety i dzieci i starzy Żydzi chodzili, patrzyli na nich. Szulemasz idzie. Jak weszli na tą uliczkę, ja mieszkałem pod 16 numerem, a ten wujek mieszkał pod 10 z tej samej strony. Także cała ulica chodziła, się patrzyli na tego Szulemasza. Zacząłem wchodzić do Hederu, na Miło 21. Ulica Miła to była ulica, co się tutaj nazywa Marsze. Tutaj każdy dzień, każdy sklep był coś, sprzedawali tam owoce, mięso, ryby, wszystko. I konkurencja straszna między tymi sklepami. W Herderze trzeba było każdy tydzień zapłacić za ten tydzień. Jak czasami nie przyniosłem te pieniądze, to posłali mnie do domu. To zostało raz, drugi, trzeci i później mówię, więcej nie chodzę do Hajderu. I się zapisałem do biblioteki. I w Warszawie, jak się mówiło o Szulimie, to trzeba było powiedzieć Szulim z książką. Dlatego bez tego by nie wiedzieli, który Szulim. Dlatego było kilku. To, jak miałem 10,5 roku, myśmy mieli szkoły żydowskie w Warszawie. 5 różnych szkół. To tam, gdzie ta działalność z tego skifu była w takiej szkole na Karmelickiej 29. A tam była kobieta, która prowadziła tą szkołę i tą grupę skifistów. To ja doszedłem do niej, ja jej powiedziałem, że ja chcę pójść do szkoły, że do żydowską tylko na wieczorówkę. No dlaczego przecież jeszcze możesz pójść
to ja nie mogę pójść do, normalnej szkoły, dlatego już mam 10,5 roku, a ja nie jestem, trzeba było wyjść do czwartej klasy czy do trzeciej, a ja nie jestem przygotowany. To ona mnie pozwoliła, tylko powiedziała, jeżeli zobaczysz Polaka, który coś szuka, co? Żebyś zginął, żeby nie wydać było ciebie. I tak się stało i zacząłem chodzić na tą wieczorówkę. U nas się nie robiło ognia w sobotę. Na drugim piętrze mieszkała rodzina, w której ich dzieci, było dwóch synów, którzy byli chirurgi. I była jedna córka, która tańczyła w operze. I ta trzecia, to czwarte dziecko, to była starsza córka, która, ona nie wyszła za mąż, nie miała męża. Ona się zajmowała rodzicami. Od czasu do czasu, jak ona coś potrzebowała, to ona krzyknęła, to ja poszłam, jej kupiłem, zaniosłem. Dobrze. I w sobotę ja wchodziłem do tego państwa i prosiłem gotową wodę. To ona mi mówi, nie mówisz się gotową wodę, mówisz się gotowaną wodę. A żebyś pamiętał to, że w drugi raz nie powiedziałem gotową wodę. To ja, a ja już zapomniałem, to ja pamiętałem. Tam duże było pianino klasyczne. A córka dla tej córki, tej tancerki. Jeden raz to pianino było otwarte. To ja doszłem i nacisnąłem na klawisz. I to wydało sąd. To i uciekłem przecież, co ja tego zrobiłem? To ta kobieta, ta córka stacie, to mnie wzięła, chodź ja ci pokażę. To ja się bałem, ja uciekłem. Ja miałem starszego brata, który miał 13 lat więcej ode mnie. Jak ja miałem około 10 lat, to on już pracował, on był dobrym robotnikiem, zarabiał. On miał przyjaciół, to jakby Baszewicz Zinger przychodził do domu, do niego. W ogóle to była fajna grupa bundistów. I on się zajął tuż też literaturą, mówił o książkach żydowskich, które wyszły. I on chodził do filharmonii. Kiedyś w piątek on przyszedł do domu, się zaczął ubierać i myć się. I tego, i w jeden moment pyta się mamy, mama, wyprasowałaś moją koszulę? To ona mówi, nie mogłam, dlatego że miałem ból głowy i nie mogłam się wyprasować koszulę. I on jakoś nieładnie mówił do mamy. Ja się schowałem pod stołem i siedziałem tam i płakałem do tego, jak on wyszedł z domu. Powiedziałem sobie, co to jest za koncert, co to znaczy koncert. Powiedziałem sobie, jak zacznę sobie pracować coś, zarobić kilka groszy, to ja pójdę na koncert. I pierwsze pieniądze, które zarabiałem, to też dużą część dałem mamie, żeby miała coś kupić. I każdy tydzień sobie odłożyłem po 20, po 10 groszy. I jak miałem pieniądze, żeby kupić bilet, poszłem i kupiłem bilet na poranek w niedzielę i grało Peer Gynt Grieg'a. Jak wyszłam z tego koncertu, to ja się jeszcze raz urodziłem. Zacząłem śpiewać od początku do końca, jak przyszłam do domu, to skończyłem z arią. I powiedziałem, to coś znalazłem takiego, że o którym nawet nie mogłem marzyć. I to mi dało bardzo dużo zadowolenia i radości w moim życiu. Ja nie wiem dlaczego i jak, ale miałem bardzo dużo, bardzo, bardzo dobrych przyjaciół, którzy oni mnie też tak, do takich przyjaciół trzeba było się podnosić.
A ja byłem lekki bardzo, no, to ja się podnosiłem. I tak się stało, że byłem jednym z tych, z którym miałem najlepszą grupę kolegów i koleżanek. Od 12 lat miałem kolegę, syna prezydenta Związku Pisarzy Żydowskich. On się stał wielkim malarzem w Izraelu. Tu wisi jego praca. Ten artysta się nazywa Josel Bergner. I ojciec się nazywa Melech Gawicz. On był jeden z wielkich żydowskich pisarzy. I on rozjeżdżał po świecie. W 1935 roku on robił taką wielką jazdę i on już czuł, co się dzieje w Polsce, to on zabrał tą rodzinę i zawiózł ich do Australii. Córka była tancerka. I oni zostali dzieci i on pojechał później do Kanady, dlatego że w Australii to on nie miał miejsca, żeby gdzie pisać, co pisać. Na każdy rok był obóz dziecięcy. Ja jeździłem na te obozy. I stamtąd się wzięła ta przyjaźń z tym malarzem, z tym drugimi towarzyszami, także z Markiem. W 1932 roku to myśmy się tam spotkali i staliśmy kolegami. Marek miał kilka miesięcy mniej ode mnie. Tylko on był sierotą. Ojciec umarł, kiedy miał 3 lata. I on się z mamą tak chodził. Mama pracowała w partii. I on pojechał też na ten obóz, myśmy się tam spotkali i jakoś się, wiecie jak dzieci, to się było bardzo dobrze. Chodziliśmy na te wycieczki i wieczorem na obozie usiedliśmy przy ogrodzie, przy ogniu. I śpiewało się od 9 do 12. Później trzeba było wstać na wartę, dlatego że baliśmy się, żeby nie napadli na nas. To zawsze co 2 godziny się zmieniała warta, 2 godziny. To ja z Markiem zaczęliśmy gadać, to weźmiemy razem wartę, to można będzie sobie pogadać. No, i tak to się stało. I tak to się stało, kiedy ja przyjechałem z powrotem do Polski, spotkałem Marka, to był jak brat. To był jak brat. Ci, którzy nas, ten kolega, który zaczął tą walkę, który pierwszy strzelał do Niemców na rogu Miłej i Zamenhofa, na pierwszym pięcie. Skąd ja wiem to dokładnie? W jego grupie była jeszcze jedna dziewczyna, jedna z moich koleżanek z organizacji, która ona mi opowiadała i ona mówiła tak, co ty miałeś takiego specjalnego, że ten mój komendant zawsze tylko mówił o tobie. To ja nie wiem, trzeba było się jego zapytać. Ja wiem, to był mój bardzo bliski kolega. On chodził ze mną razem na tą wieczorówkę. On chodził ze mną razem do filharmonii, do teatru. Maksymilian Singer, on był kolegą mego brata. Do niego ja mam straszny żal. Tak on przychodzi, to otworzył drzwi i się pyta, Ksil jest? To mama mu powiedziała, Ksila nie ma. To on z powrotem zamknął drzwi. Nie powiedział dobry wieczór. Nie powiedział do widzenia. Jak mój brat przyszedł z pracy, to ona mówiła, twój rudy ciebie szukał. Ale powiedz mu, że jak drugi raz nie powie dzień dobry i do widzenia, to nawet w ogóle nie odpowie mu, co on do tego. To był ten Baszewicz.
Jasiewicz miał brata, który się nazywał Jizinger, który był tym wielkim żydowskim pisarzem. On napisał, wszystko co on napisał, to jest cudo. On wyjechał z Polski w 1935 roku, Baszewicz. A tamten wyjechał 3 lata czy 4 lata przedtem. Miał dwoje dzieci, jeden chłopak mu umarł w Warszawie. Ten chłopak był kolegą, był w kolegium. To tamten był tym człowiekiem. A on był, jeszcze ładna rzecz, po wojnie, myśmy byli w Paryżu, on pomucił Nobla Waszewicz. I na Sorbonie zrobił się wieczór dla niego. Myśmy poszli, przecież ja zawsze byłem w tej organizacji kulturalnej, to myśmy poszli, ja z bratem, z moją żoną. Jak on widział mego brata, to mówi: i ty żyjesz? I poszedł dalej. To było spotkanie kolegów, którzy się kolegali przed wojną w Warszawie. Był taki pisarz żydowski, Icyk Mangier. Ja jego bardzo dobrze znałem z Warszawy. Ja jeszcze lepiej go znałem, kiedy on mieszkał w Paryżu i ja mieszkałem w Paryżu. Jak ja wróciłem już z pracy, to on siedział w kafejce i tutaj były takie talerzyki, jeden na drugim. Co to były te talerzyki? Jak on zamówił coś do picia, to był talerzyk. Jak przecież on nie miał razu do zapłacenia. To było tak nastawione takich talerzyków. Jak ja poszedłem z pracy, to ja mówię: a gitnąc, pchałem ty mangę, chodź. To ja poszłem, usiadłem, to przede wszystkim zawołałem tego doktora, kelnera i zaplaciłem za to wszystko, tak jak później powiedział: słuchaj, moje dzieci są w domu, ja muszę pójść do dzieci, zobaczyć ich. Jak nie, to ich nie zobaczę, oni już będą spać. Tak. On był jeden z największych żydowskich pisarzy. Tylko co, on lubił wypić. I to co on napisał, to są dzieła. Jak poszedłem do pracy każdy dzień, to jak wyszłem na nalewki, to tutaj były redakcje żydowskich gazet, to spotkałem zawsze tych pisarzy żydowskich. Tu była ta biedna żydowska okolica. Dzika, Muranowska, Stawki, Mniska. To była droga do polskiego cmentarza na po wąskach. Z drugiej strony były takie okolice, nawet gdzie prywatnie żyli. Tutaj to było niedaleko od Marszałkowskiej na Królewskiej. Dużo Żydów tych, którzy stali się jak ja tutaj, mogli sobie pozwolić mieszkać w takich mieszkaniach. To było to. A naprzeciwko mojej ulicy, ulica Majzelca, to była ulica Wolińska. Na tej ulicy pierwsze numery, to tam były też sklepy spożywcze. Tylko co? Przecież było bardzo dużo młodych ludzi, którzy przyjechali do Warszawy i pracowali. Jak wrócili wieczorem z pracy, to trzeba było pójść coś kupić. To jeden z żona albo mąż stali na ulicy, wzięli zamówienie, ćwiartkę chleba,
za 5 groszy cukru, za 5 groszy kawałek śledzia średni i zapłacił te 20 groszy. I mama, ta żona wydała, on powiedział żonie, co trzeba założyć od tego pakietu. W brudnej gazecie wydała i on wziął sobie i miał kolację. Jak myśmy przychodzili przecież wieczorem, to ja nie miałem co zrobić w domu. Jak miałem książkę, to czytałem w nocy. Mama się pytała, wszystkie dzieci już byli w domu. Kto ma 20 groszy, kto ma 10 groszy, dajecie. I zrobiła listę, co trzeba pójść kupić za te pieniądze. I tamten sklepikarz powiedział to żonie. I żona wydała to w takim brudnym papierze i była mi kolacja. To byli dorosli ludzie, robotnicy, którzy pracowali. I tylko pracy nie było. To było. Tutaj patron nie miał do zapłacenia. Tutaj, rozumiesz? To życie było bardzo, bardzo biedne. Ja na przykład pamiętam, że w 1928 roku umarł Bajnisz Michalewicz. To był wielki lider buntu. I na niego zrobili akademię w Koliseum. Ja w tym Koliseum miałem 10 lat. Dlaczego? Tylko co? Moi bracia i siostry, oni poszli, tak mnie też zabrali. To, co była teoria buntu, co nam powiedzieli, że zrobimy taki świat, żeby wszyscy byli syty, uczone i szczęśliwe. I o to się walczyło. Jak się wjechało na ten obóz, to z rana na śniadanie, to dwa kawałki chleba było z masłem. A pozostałe, jeżeli ktoś jeszcze chciał. Jak ja przyjechałem z obozu, to przywiozłem 5 kilo ze mną. Z czego? Z tego kawałka chleba. I z tych spacerów, z tym, że się było na powietrzu, że dlatego, że w domu, w tym pokoju, gdzie spałem, to nawet okna nie było. Także nam dalej powiedzieli nam, że zrobią taki świat, że wszyscy będą szczęśliwi. A kto by nie chciał być szczęśliwy? Ja w 1932 roku na ten pierwszy obóz to się zbierało pieniądze. To dali nam takie bloczki z numerami i każdy numer tak kosztował 20 groszy. To gdzie ja poszedłem? Poszedłem do Związku Literatów. W tym samym domu, co był Związek Literacki na Tłomackiej 13, to tam był bar Metropol. W tym barze Metropol królował żydowski pisarz, który się nazywał Jeszaje Trunk. On napisał cudowną książkę, znaczy 7 tomów o życiu w Polsce. On był zięciem Privesa. Prives to była najbogatsza rodzina żydowska w Polsce. To on tam siedział, z nim siedzieli też pisarze. To ja chciałem, on był buddysta. Wyobraźcie sobie, że ja chciałem jego zaagitować, że on robi dobrą rzecz dla dzieci. Później jak ja już wszystko mówiłem, to on mówi, co ty chcesz? To ja mu powiedziałem 20 groszy, to się roześmiał. Dał mi złotówkę. Jak on mi dał złotówkę, to wszyscy, co siedzieli przy stole, to każdy mi dał złotówkę. Ja wieczorem przyszedłem do lokalu, to ja byłem bogaty jak... bardziej jak Rothschild. I tutaj to było to, że każdy szuka coś, żeby coś zrobić dla drugiego. Poszłem się nauczyć jak krawiectwa.
To się nie było, ten uczeń, który się poszedł nauczyć, to był niewolnikiem. Trzeba było nosić węgiel na czwarte piętro. Trzeba nosić, było to prace, które się zrobiono do tych patronów, do tych sklepów. I tak coś nie bardzo szło, dlatego były takie, to co się nazywało i się nazywa jeszcze we Francji mort sezon, sezon martwy. Między jednym sezonem letnim i zimowym to było 6 tygodni, nie było pracy, nic. I co zrobić wtedy? W 1936 roku już byłem takim trochę dorosłym chłopcem i coś, ja się źle czułem. I sekretarz organizacji, ja już wtedy byłem w organizacji młodzieżowej cuków, to ten sekretarz generalny mnie zawołał i się pyta, co ci jest? Ja nie wiem, co tego. To on mówi, tak, słuchaj. Jest możliwość za 30 zł pojechać na miesiąc do sanatorium Medema. Ja poleciałem do moich braci i sióstr i oni od razu znalazli te 30 zł, mnie dali, ja wniosłem i pojechałem na miesiąc do raju, a przepraszam, do sanatorium Medema. Ale to był raj, to jedzenie, o czwarty dalej był taki, jak to się nazywało, podwieczorek. No jednak te słowa są w głowie, ale trzeba je znaleźć. Dobrze, pytał się, co ty chcesz? Ja chcę jabłko, ten chciał gruszkę, tamten chciał czekoladę. I wszystko, co chcieli dzieci, to przyniosłem było dla niego. Spacery, te gawędki, które byli po obiedzie. Także to czułem się jak w raju. I przyjechałem do Warszawy z powrotem, to mnie posłali do Związku Handlowców. I tam mnie dali, posłali do sklepu na Franciszkańskie, na rogu Franciszkańskie i na Lewkach. To ja tam przyszłem, to mnie się pytali, skąd jestem i kto jestem, tak. I ja wszystko dałem wszystkie moje dane i kazali mi przyjść za tydzień. Przyszedłem za tydzień, mnie przyjęli do pracy. I była bardzo to 16 pracowników było, kupiło się wspólnie gazety literackie. Była bardzo dobra atmosfera. Oni mieli wujka na tej Kupieckiej ulicy, kiedy się nazywała Kupiecka, a później Majzelca. To ten właśnie, oni tam mieli wujka. To ten wujek, to oni się pytali tego wujka, dowiecie co jest, kto to jest ten chłopak. To on przyszedł, powiedzieli, ten Śmile Holszewca, syn możecie wziąć z zamkniętymi oczami. To miało to wyjście na tą pracę. I miałem w organizacji, ja byłem bardzo aktywny, prowadziłem koła młodszych dzieci. Także wyrosłem tam, stałem się człowiekiem. Każdy tydzień był wieczór w jednej z szkół naszych dziecięcych. Był wieczór, który się nazywa Uniwersytet dla Dorosłych. I tam buddhista Jankiew Pat opowiadał o tym wszystkim, co się stało, co było napisane, jaka krążka wydana, jakie pisarze my przyjęli. I
cała rodzina, dwie siostry i trzech braci chodzili na ten uniwersytet. Tak w sobotę, w każdą sobotę, nasza grupa to była taka grupa, że to było 18, 20 młodych ludzi. Który nas prowadził tą grupę, on był inżynierem. On dopracował to do obiadu, on pracował przy swojej pracy. A jakieś trzeci, w pół do czwartej myśmy się zbierali w podwórku. I jak on przyszedł, to dobrze, zaraz ja was zawołam. Zjem coś, umyję się, wtedy was zawołam i się mówiło się o tym, co się stało w tym okresie. Byli takie wielkie, na przykład to powstanie Schutzbundu w Austrii, ta wojna w Hiszpanii, ten pogrom w Przytyku. Wtedy była wielka, był strajk wszystkich żydowskich robotników i wszystkich żydowskich sklepów były zamknięte. I na przejeździe, ulica Przejazd, to tam był ten lokal Bundu i tam był taki ogród, okrągły ogrodzik, to tam było 50 tysięcy ludzi i do nich przemawiał Erlich, ten, który zginął w Rosji. W początku wojny zabrałem dwie siostry i dwóch braci do strony sowieckiej. To ja przyszedłem, powiedziałem, że chcę wracać. No, ty nas tutaj zabrałaś tutaj, a teraz ty chcesz jechać tam? To nie damy ci. Dobrze, to zostałem. Zostałem. No i tam pierwszą szkołę miałem w Gulagu. Tam było dość ładne pogody, 52 stopnie mrozu. Także wojna, jak się zaczęła wojna Rosją z Niemcami, to nas wszystkich Polaków zwolnili z Gulagu. I wtedy niektórzy pojechali do armii Andersa. Ja od razu nie jechałem, powiedziałem, zobaczymy co i jak. I oni wrócili też, dlatego że haniebnie się odnosili do nich, Żydów. My nie potrzebujemy Żydów, no to ponieważ ja byłem Żydem, to nie pojechałem i dostałem w Rosji, pracowałem, miałem pracę dość normalne i byłem dość szczęśliwy w tym okresie. Miałem 20 lat, wtedy wszystko było dla mnie otwarte, języka się nauczyłem od razu, dlatego w Gulagu, będąc w Gulagu, się od razu nauczyłem rosyjskiego i pracowałem jako w szpitalu jako sanitariusz, to ja siedziałem, czytałem Puszkina dla moich chorych. Będąc w obozie rosyjskim, to tam byli starzy ludzie, to nas aresztowali przez wszystkich Żydów, to tam nas było 29 osób w pokoju i w obozie to było może 2500 ludzi w tym obozie, to było 700 Żydów. I starzy Żydzi powiedzieli, że oni nie pójdą pracować w Jom Kippur. A nie pójść pracować do Jom Kippur, to jest sąd. I to jest 10 lat dodane. I postanowiliśmy, wszyscy wyjdą na robotę, nikt nic nie będzie robił, zrobimy sobie ogień, usiądziemy i będziemy gadać. Jak ten żołnierz widział, że się nie pracuje, to on zadzwonił, przyjechał naczelnik naszego obozu. Tylko co, myśmy wiedzieli, że to, że się nie wychodzi do pracy, to jest sąd i 10 lat. Ale jak się nie pracowało dzień, to się dostało zamiast 5 czy 600 gramów chleba, się dostało 300 gramów chleba.
to za ten dzień wszyscy żydowscy robotnicy tam z obozu dostali po 300 gramów chleba. To dlatego, że było kilka osób, które myśleli o wszystkich, nie myśleli tylko o sobie. Wiecie, co ja bym powiem? Że ja nie wiedziałam, że ja jeszcze tak ładnie mówię po polsku.